Dzień dobry, z tej strony Marcin Krupnik. Chciałem zaprezentować wam moją piosenkę pod tytułem Blind Man. W wolnym tłumaczeniu ślepy człowiek, bo nie chcę na to patrzeć. Od tego całego rapu mam kaca. Żygam tymi raperami, moja karma wraca. Robię to w zgodzie ze swoim sumieniem, chociaż nie zgadza się kasa. Czy nagrasz na truskulu, czy na cykaczach? To ma za serce cię łapać jak resuscytacja, albo sprawiać, że łapa sama ci lata. Wtedy, gdy na koncercie gramy rapa, publika bzika dostaje pod sceną. A po twoich brakach, by dostali raka, że aż by ich kurwa cofnęło. Masz problem z refitem, to dawaj tu tydy. Przetestujemy się ekipa w ekipę. Zobaczymy cwele, czy te wasze LA bele na serio znaczy tak wiele, jak mówicie na bicie, boy. Mam swoją klikę, ty możesz nam naklikać. Lajków na filmikach, jaka ściera się, do mnie ściera się. Mówi, że ma swag, ale łże jak pies. Chce zmieniać grę tak jak KRS. A nie zbierać fame na plecach kolegów jak tematem. MC są mnie za zioma brać. Nie potrafią się zachować, więc jak chcą zachować twarz, robią z siebie pedałów, odkąd przeleciał ich strach. Powinni dać za wygraną albo za wygraną. Dać mi hajs od Hannibala przez drugie danie. Kontynuowane jest spierdalanie tych łaków, dzieciaków. Chcesz zrobić coś dobrego dla tego rapu, to weź nagraj se cover mojego traku. Brak wyczucia smaku, jakby zapomnieli języka, wiem, jest mów jakiś banan, naćpał się jak patus, żeby tylko o tym napisać piosenkę. Tworzę swój entertainment, jestem self-made, baby. Zdobędę tę pęgę na własnym patencie, to pewne jak to, że twój label jest fakiem. Bo zmienia podejście tu częściej niż Zuckerberg zmienia interfejs na fejsie. W tym tempie ja prędzej ci później wyprzedzę te gwiazdy. Srebrny serwer. Weterani wygadani są jak Charlie Chaplin. Jebane niemowy, żaden mi nie odpowiada. Udławili się tym, na czym zjedli zęby. Bierz ich mainstream refri, nawet się nie zastanawiaj. Mówią do mnie, że muszę zrobić taki kawałek, który w stanie będzie rozpierdolić im łeb. No to podjarany się tu biorę zapisanie, nie wiem nawet kiedy, ale patrzę i jest. Jak chodzi o rapowanie, jestem w takim stanie, że nie stanie na przeszkodzie mi już nic. Więc nawet jak coś mi nie wyjdzie, to i tak już z tego nie wyjdę. Ze zniecierpliwieniem wyczekuję chwili, w której się label będą o mnie biły. Spełnię marzenie dzieciaka, co kminił, jak napełnić kieszenie swojej rodziny. Bo sam chyba przyznasz, że zmienił się refri. To od kiedy pierwsze traki dał na necie, kiedyś nawijałem o tym, że jestem najlepszy, a dzisiaj nawijam najlepiej. Lekcje mam odrobione, wychowany na starej szkole. A ci pochrzaniło na pis, nie wyłapam z tego rap nic. Poza wpierdolem, co jest? Taki dotyka, że wrzucam traki do kstyka. Jak zechcę, to nawet nagramy sobie płytę ze stykiem. To typie dopiero będziemy ryka. Te dziwki chcą się popisać, a ja się na to nie piszę. Moim ghostwriterem jest życie, ma wygrana jest grana. Robię tu zamach bez gana, tylko spierdalam te drama, że ci jaram brana. Już cała sala obawia się, co się święci. Czas leci, a flow płynie i chyba mi to jakoś idzie. I nie muszę gadać o ziomach, których znam od wczoraj, że mam ich za rodzinę. Nic na rapie nie zarobiłem, ale liczy się pasja, nie pieniądz. Chociaż ciężej realizuje się ją, jeśli nie ma tego drugiego. Dlatego śmigam na te uczelnie i chociaż bywam tam rzadko, to i tak skończę sobie ją na patencie i będę w rękę brał banknot. Yo, jestem ledwie na miastką wziął tego, czym na pewno stanę się za parę lat. Moja kariera rozpędzona tak jak kariera i nie wypuszczę z rąk jak kamehameha. Biorę co zechcę, scena to mój szwedzki stół. Czemu mam zwrotki pocięte, bo używam ciętych słów. I tak kończąc już, przepraszam producenta. Nie zdara ze mnie, zawsze muszę mu rozjebać instrumental.